Małopolska to region znany od zawsze z bogatej historii i kultury, licznych zabytków i piękna przyrody, który w ostatnich latach daje się poznać także z całkiem innej strony. Jako miejsce, gdzie powstają innowacje, gdzie żyją i pracują kreatywni ludzie, gdzie działają prężne i nowoczesne firmy, a naukowcy mają świetne warunki do prowadzenia badań. Mamy świadomość, że rozwój oparty na innowacjach to konieczność. Samorząd województwa postawił na niego już wiele lat temu, a dzisiaj konsekwentnie ten plan realizuje. Wiemy, że o innowacyjności regionu możemy mówić tylko wtedy, gdy innowacyjne są firmy działające na jego obszarze. Dlatego też w swoich działaniach wspieramy przedsiębiorców z Małopolski. W ramach jednego z takich działań zabieramy małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu na targi branżowe. Wybieramy wydarzenia o uznanej renomie, wpisujące się w inteligentne specjalizacje. Tym razem wybór padł na targi IT Future Expo w Warszawie i specjalizację ICT. IT Future Expo to doroczne spotkanie polskiego środowiska IT, w całości poświęcone technologiom dla biznesu. To kluczowe wydarzenie na mapie technologicznych eventów dla chcących poznać aktualne trendy w rozwoju technologii i sprostać nadchodzącym wyzwaniom w obliczu dynamicznie pędzącej cyfryzacji. Wiele firm uczestniczących w IT Future Expo to pionierzy w swoich dziedzinach. Są wśród nich firmy z Małopolski. AutoID to prężnie działająca firma z Krakowa, która korzystając z najnowszych technologii projektuje rozwiązania bazujące na automatycznej identyfikacji przedmiotów, zdarzeń i osób. Znajomość potrzeb zarówno rynku, jak i samego klienta pozwoliła firmie przygotować innowacyjne rozwiązania dopasowane pod globalne rynki. Identyfikujemy ludzi, identyfikujemy przedmioty, identyfikujemy tekst, identyfikujemy pojazdy. Wykorzystujemy to głównie w systemach zabezpieczeń i dostępu, kontroli dostępu do poszczególnych stref i pomieszczeń dla uprawnionych osób, do kontroli wjeżdżających pojazdów również na teren firmy i do automatycznej rejestracji czasu pracy pracowników łącznie z rozliczaniem produkcji. Głównym naszym celem, jeżeli chodzi o przyjazd na targi IT Future, było przedstawienie naszej oferty produktowej i pozyskanie nowych klientów, pozyskanie nowych kontaktów. To się rzeczywiście udało. My rzeczywiście jako firma, która wywodzi się z Krakowa i jesteśmy na co dzień w Krakowie, widzimy to, że branża IT w ogóle w całej Małopolsce bardzo mocno się rozwija, bardzo mocno jest osadzona w samej naszej tak naprawdę gałęzi tej branży IT, czyli właśnie w systemach zabezpieczeń, w systemach kontroli dostępu tak naprawdę jest kilka firm, z którymi konkurujemy, a oprócz tego jest jeszcze wiele firm, z którymi współpracujemy na zasadzie partnerstwa właśnie informatycznego. Kolejną marką o zasięgu europejskim jest spółka Eurolinux, dostarczająca najbardziej wymagającym firmom kompleksowe stosy technologiczne. Opracowany przez zespół specjalistów profesjonalny linuxowy system operacyjny to gwarancja najwyższej jakości i funkcjonalności. Jeśli chodzi o branżę IT, w Małopolsce jest temat rzeka. Niezwykle ciekawy ze względu na fakt, iż branża ta w niesamowitym tempie się rozwija u nas. W tym roku Kraków jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wzrost inwestycji w sektorze IT i nowych technologii. Napędzamy rozwój i tak zwany high-tech w naszym rejonie. Wśród pionierów w branży IT znajduje się także krakowska firma Accents, której flagowym produktem jest wielokrotnie nagradzane oprogramowanie Accents Envision. Narzędzie to pozwala na bezpieczne monitorowanie sieci firmowej, sprawną inwentaryzację oraz chroni cenne dane. Jesteśmy firmą z Krakowa, już ponad 13 lat rozwijamy nasz flagowy produkt Accents Envision. W tym roku na wiosnę wydaliśmy 10. wersję oprogramowania. Jest to kompleksowy zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT, zarówno w kontekście urządzeń, jak i użytkowników. Przyjechaliśmy na Future Expo, żeby budować świadomość naszej marki, nawiązać nowe kontakty biznesowe, poznać nowych potencjalnych partnerów. Branża IT jest jedną z prężniej rozwijających się branży na rynku w Małopolsce. Warto się w niej rozwijać, wiadomo, rynek jest dosyć mocno obsadzony, więc obecność kolejnych graczy na rynku może nas tylko i wyłącznie motywować do tworzenia produktów o jak najwyższej jakości. Od 2013 roku na rynku istnieje spółka Techmo, wywodząca się z Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica. Spółka ta rozwija i wdraża technologię rozpoznawania i syntezy mowy,
oraz narzędzia do wirtualizacji dźwięku. Zajmuje się także realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem oraz szkoleniem kadr. Techmo zajmuje się technologią rozpoznawania mowy oraz syntezy mowy, a także automatyzacją procesów komunikacji w dużych organizacjach. Zawsze jest przyjemnie przyjechać do Warszawy i zobaczyć, jak to robi się w stolicy, natomiast mam wrażenie, że coraz częściej Kraków jest takim dobrym miejscem do robienia biznesu w branży IT. Jest coraz więcej firm, które odnoszą duże sukcesy, zarówno ogólnopolskie, jak i międzynarodowe. Niech świadectwem tego będzie to, że większość tych spotkań, czy spora część tych spotkań tutaj dotyczyła firm, które mają swój rodowód w Krakowie. Kolejną nowością na rynku jest system TransAssist, zaprojektowany przez firmę GigUp. To międzynarodowy komunikator, który został stworzony na potrzeby rynku transportowego. Znajdzie on zastosowanie na każdym szczeblu przewozu ładunków. Nazywam się Piotr Siwiński. Przyjechaliśmy na targi IT Future Expo z naszym projektem TransAssist. Jest to system komunikacji w transporcie, który automatycznie poinformuje punkty załadunku, rozładunku, firmę logistyczną o tym, gdzie znajduje się aktualnie transport, powie, co dzieje się aktualnie na drodze, czy był jakiś wypadek. Informacje przesyłają się w 24 językach w Unii Europejskiej. To, że rozpoczęliśmy nasz startup w Małopolsce, myślę, że było doskonałym pomysłem. Od samego początku mieliśmy wsparcie z każdej strony, czy to z branży CRM, czy z logistyki. Wszystkie firmy były na miejscu. Również wsparcie z Urzędu Małopolskiego pomogło nam w rozpoczęciu, a dalszy rozwój jest po prostu kontynuacją tego, co rozpoczęliśmy w Małopolsce. ICT, czyli technologie informacyjne i komunikacyjne, nie bez powodów zostały wskazane jako jedna z małopolskich inteligentnych specjalizacji. Małopolska jest regionem o wysokiej koncentracji firm z branży ICT. Zajmuje drugie miejsce wśród województw o najwyższym wskaźniku zatrudnienia w tym sektorze. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w obrębie tej specjalizacji przeznaczają wysokie nakłady na badania i rozwój. Małopolskie uczelnie kształcące profesjonalne kadry dla tego sektora dysponują bogatym zapleczem technologicznym. To właśnie w Małopolsce znajduje się najszybszy w Polsce komputer. Dysponuje nim Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, będące jednostką działającą w obszarze eksploatacji i rozbudowy bazy sprzętowej komputerów o dużej mocy. Świadczone przez tę jednostkę usługi teleinformacyjne należą do najlepszych w Polsce. Obecnie naszym najszybszym superkomputerem jest Prometeusz, zbudowany z ponad 2200 serwerów z procesorami Intel Xeon. Sumarycznie posiada 55 tysięcy rdzeni obliczeniowych, ponad 280 TB pamięci operacyjnej i ponad 10 petabajtów użytecznej przestrzeni dyskowej, której zagregowana wydajność to ponad 180 GB na sekundę. Te parametry sprawiają, że maszyna obliczeniowa Prometeus o mocy 2,4 petaflopsa znalazła się na 38. miejscu listy 500 najszybszych superkomputerów na świecie w 2015 roku. Dzięki temu, że mamy w Krakowie dostępną tak ogromną moc obliczeniową, tak nowoczesne superkomputery, to naukowcy zarówno z kraju, jak i przede wszystkim z Małopolski mogą prowadzić tego typu obliczenia u nas, mogą współpracować z naszymi grupami, co owocuje lepszymi publikacjami i przede wszystkim prowadzonymi lokalnie, dzięki czemu zachęcamy naszych naukowców do zostawania w kraju, do zostawania w Krakowie i do prowadzenia swoich badań tutaj. Technologie informacyjne i komunikacyjne to z pewnością branża przyszłości. Będzie się zmieniać i dynamicznie rozwijać, a Małopolska dzięki niej. Wierzymy, że coraz więcej małopolskich firm ICT należeć będzie do polskiej i europejskiej czołówki. Samorząd województwa będzie starał się w tym pomóc. Dążymy do tego, aby Małopolska była wśród europejskich regionów symbolem przedsiębiorczości i innowacyjności.